przy całej akcji ty byłeś, Michał? Ja byłem za rogiem, tak jak powiedziałem Mateuszowi, i jak wychodziłem, to wiedziałem, że wracasz po prostu, no i zaczęli influencerzy, którzy mówili, powiedzieli, Kacper dostał lepca od Kaniowskiego, nie? Okay. No i każdy to mówił na takiej zasadzie, że jakbyś się pruł do Kaniowskiego i dostał lepca. Okej, dobra, to ja trochę zarysuję, a pozwolę sobie, żebyśmy poczekali na konfrontację, żeby można było to zmierzyć, a nie zrobić wszystko, wiesz, bo osoba jest w stanie się przygotować. Ja mówię, że ja tak słyszałem, ale dlatego chcę, żeby to było na konfrontacji live, bo nie wiem, co tam było wypowiedziane, nie wiem, co Kaniowski powiedział tobie, nie wiem, co ty powiedziałeś Kaniowskiemu, dlatego fajnie by było zobaczyć to na wideo. Ja tylko się dowiedziałem od chłopaków, znajomych i ludzi, którzy tam byli, że po prostu była jakąś, że podbiłeś do Kaniowskiego, zrobiłeś jakąś sprutę i on wywalił ci lipca, czego nie pochwalam. Bo uważam, że... Chyba była afera, z tego co pamiętam. Tak, to była wewnętrzna, mocna afera, bo ty wtedy też byłeś po walce. I uważam, że to strasznie nieprofesjonalne i nawet nie przez to, że jest dziennikarzem, tylko też strasznie chujowe startować do kogoś, kto jest po walce, szczególnie, że jesteś od kogoś większy, silniejszy. Nie wiem, czy on coś kiedyś trenował. Jeśli trenował, to tym bardziej słabo. Ale okej, skonfrontujemy to. Chciałbym powiedzieć też, że nie było takiej sytuacji, że my się tam biliśmy, był tylko jeden lepec, którego dostałem i o którym mówiłem od samego początku. Nie uciekałem przed nikim. Okej, poczekacie jeszcze. Ale godzi to trochę w ciebie, że musisz tak wytłumaczyć, że ludzie, przed chwilą mówisz, nie uciekałeś przed chwilą i tak dalej. Ja też sobie potrafię się przyznać, poczekajcie, potrafię się przyznać do tego, że dostałem lepca. Ale to, że Mateusz Koniowski opowiada, że ja przed nim uciekałem po hotelu i tak dalej, to jest czysty farmazon i sobie to powymyślał. A on coś takiego opowiadał? Bo tak, ja nie słyszałem. Tak, było coś, że uciekałem, że się bałem, że krzyczałem pomocy, że coś takiego, czy coś w tym stylu. Była oto afera, bo dalej uważam, że to w chuj słabe i tak samo mówi Boxdel, że jako federacja też uważają to za w chuj słabe zachowanie i uważam, że ja jako zawodnik, który występuje na gali, powinienem czuć się swobodnie na afterze po mojej walce. Dlatego moja menedżerka kazała go wypierdolić z sali, a nie dlatego, że się bałem Kaniowskiego, tylko dlatego, że zachował się jak... Dokończcie sami.